Pozostajemy w radosnym nastroju związanym z Wielkanocą. Kojarzy nam się ona z kolorowymi pisankami. Jajka symbolizują nowe życie, ale także miłość, siłę oraz płodność. Zgodnie z tradycją, podczas śniadania wielkanocnego, oprócz jajek, na naszych stołach nie może zabraknąć również białej kiełbasy. Trafiamy do miejscowości Pogorzela w powiecie gostyńskim. Według dokumentu nadającego kiełbasie białej parzonej Wielkopolski znak chronionego oznaczenia geograficznego, może ona być produkowana tylko na dokładnie określonym obszarze geograficznym w Wielkopolsce oraz niektórych powiatach w lubuskim i kujawsko-pomorskim. Kiełbasę białą jada się bardzo chętnie w czasie świąt oraz uroczystości rodzinnych. Znana jest na terenie całej Polski, ale ta wytwarzana w regionie wielkopolskim jest nieco inna. Receptury jej wytwarzania są przekazywane z ojca na syna i pilnie strzeżone w wytwórczych zakładach. Do jej produkcji należy użyć tylko mięsa wieprzowego i to najwyższej jakości, jelita naturalnego, czosnku, soli, pieprzu i oczywiście majeranku. Ten ostatni składnik odróżnia białą kiełbasę wielkopolską od wyrobów w innych rejonach Polski. Kupujemy pół tusze i przygotowujemy mięso klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, z czego komponowana jest ta biała kiełbasa. Do tego dodajemy naturalne przyprawy, sól kamienną, czosnek, majeranek, też kupowane u tu miejscowych producentów, którzy zajmują się produkcją, oczywiście poza pieprzem, który nie jest niestety z Polski. Mięso musi być wyselekcjonowane, następnie poddane przygotowaniu, czyli przemieleniu na odpowiednie sitka, odpowiednią wielkość. Masa, która jest przygotowana, jest nadziewana w kiełbaśnicę. Po przygotowaniu należy chwilę odczekać, żeby się osadziła ta kiełbasa w osonkach. I następuje proces parzenia. Parzenie trwa około pół godziny w kotle warzelnym, w wodzie w temperaturze około 72 stopni. Akurat tutaj weszliśmy do hali, gdzie odbywa się obróbka cieplna. I między innymi tutaj poddajemy procesowi parzenia tą białą kiełbasę. Możemy zajrzeć? Możemy zajrzeć. Jest bardzo szybko. Biała kiełbasa. Można zajrzeć. Taki świąteczny zapach już można powiedzieć się tutaj unosi. Tak. Święta się zbliżają, to i zapachy świąteczne muszą być. Biała kiełbasa to jest obowiązkowo na stołach tych wielkanocnych powinna być. Do tego szynki, pasztety różne, tam niektórzy z zająca robią takie różne galarety. No i jeżeli mówimy o białej kiełbasie, to obowiązkowo chrzan. Po zakończeniu tutaj tego procesu parzenia wędlina, biała kiełbasa poddawana jest procesowi schładzania pod prysznicem. Tu mamy tą jedną partię, pierwszą partię tej kiełbasy. Tu kiełbasa jest chłodzona. Znaczy to jest część procesu obróbki termicznej. Po sparzeniu poddajemy ją schłodzeniu pod prysznicem wodnym, po czym idzie jeszcze do chładzalni, tam gdzie jest dochładzona do temperatury 6-8 stopni, po czym następuje następny proces już pakowania, przygotowywania do sprzedaży. Do produkcji kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej używa się mięsa wieprzowego najwyższej jakości. Aż 70% to klasa pierwsza. Mięso powinno być świeże i mieć barwę zewnętrzną i na przekroju jasno-szarą. Niedopuszczalna jest barwa różowa. Kiedyś robiliśmy taki konkurs wśród pań z kół gospodyń, jak można przygotować tą białą. Panie zrobiły świetną białą. Tak jak się robi polędwiczki w sosie śmietanowo-grzybowym, przygotowały i zrobiły to z białą kiełbasą. Rewelacja. Rewelacja, jeżeli chodzi o to. A jeżeli chodzi akurat o ten smak. W okresie przedświątecznym, wielkanocnym, ilość kupowanej białej kiełbasy. No to jest taki u nas tradycja i okres, że nikt sobie nie wyobraża świąt Wielkiej Nocy bez białej kiełbasy na stole i bez dobrej szynki. Do tego jeszcze pasztety, cała poezja, do tego galaretki jeszcze, już tam później słodycze, baby wielkopolskie, ale tutaj widać ten przy okazji świąt
ten zmrożone zakupy i większe zakupy. Gdy na talerzu położymy białą kiełbasę z różnych sklepów oraz białą parzoną wielkopolską, to po wbiciu widelca z tej pierwszej tryska woda i tłuszcz, a druga, z certyfikatem chronione oznaczenie geograficzne, po przekrojeniu nie wypuszcza prawie wody.